Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w nowym odcinku i dzisiaj będzie to bardzo fajny odcinek, bo przywołujemy wiosnę. Ja mam już na sobie mój wiosenny outfit i zjemy sobie przedobre rzeczy, zrobimy sobie przedobre picie. Także chodźcie ze mną do kuchni i zrobimy sobie pyszne śniadanie. Zaczniemy od rozmrożenia pieczywa, które mam w zamrażarce i już wyjmę sobie wszystkie potrzebne rzeczy na dzisiejszy dzień jedzenia z zamrażarki, bo mam tam kilka rzeczy. Mamy chleb, bagietkę na kolację i tutaj truskawki na drynka. Wkładam chleb do piekarnika. Dzisiaj na śniadanie robimy twarożek z rzodkiewkami i zawsze robiłam twarożek albo ze słonecznika, albo z tofu. Stwierdziłam, że dzisiaj to połączymy, zrobimy twarożek tego i tego jednocześnie i zrobimy go ze szczypiorkiem, z rzodkiewkami, będzie takie dobre. Zaczynam od zalania wrzątkiem słonecznika. Pokroję sobie szczypiorek, pokroję sobie rzodkiewkę. 3 rzodkiewki będą na kanapki, a tutaj te 5 rzodkiewek pójdzie do środka, do twarożku. Uwielbiam szczypiorek, rzodkiewkę, to są totalnie smaki wiosny i lata. Jest nie do podrobienia. Dobrze, że zimą jest szczypiorek. Wrzucamy do blendera pół tofu naturalnego. Wrzucamy też rzodkiewki i na razie to wszystko zblenduję. Teraz odsączymy to, wrzucimy też tutaj. Dodajemy sól i pieprz. Dodajemy odrobinę soku z cytryny. Myślę, że taka łyżka soku z cytryny. Dodaję też troszkę majonezu, łyżeczkę fajnej konsystencji. Teraz to blendujemy. Jeżeli to będzie zbyt gęste, to dodajemy wodę albo na przykład mleko roślinne. Ja jeszcze troszkę dosolę. I dodaję teraz trochę tego szczypiorku. Trochę sobie też zostawię na kanapki. Nakładamy twarożek i smarujemy. Trochę rukoli, trochę kiełków takich śmiesznych, długich. Na to rzodkiewka. Odrobina jeszcze szczypiorku na górę i malinowy pomidorek obok. Słuchajcie, zastanawiam się, jak będzie w tym roku wyglądał mój balkon. Nie chcę kupować jakiegoś stolika i krzeseł, bo powiem Wam szczerze, że jak mieliśmy ostatnio te palety z poduszkami, to średnio to się sprawdziło. Chciałabym w tym roku spróbować czegoś innego. Będą takie dwie sekcje na balkonie. Obydwie sekcje, poza jedną rzeczą, będą takimi rzeczami, które będę trzymać w domu. W momencie, kiedy zechcę korzystać z balkonu, to będę je tam sobie dawać. I pierwsza sekcja, taka bardzo wypoczynkowa, to będzie po prostu koc i 4 poduchy. I będę sobie na nich siedzieć, leżeć. Do tego mam taką tackę na nogach. Wiecie, taka, co się do łóżka śniadanie zanosi. To będę sobie to brała w formie takiego stoliczka, żeby sobie położyć jedzenie, czy co tam będę chciała, jakąś wodę. A druga sekcja to będzie właśnie, zamówię go, wiszący jakby stolik. Kosztuje 100. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Najwyżej go oddam, bo można przecież to zrobić i będzie wisiał na barierce. Zobaczymy też, jak to przyjdzie, jak to będzie wyglądać. Do tego mamy w domu 2 składane krzesła i one nie są balkonowe, przez to, że wiecie, nie mogą, nie może na nie deszcz padać, więc nie jest to jakby zapewnione przez producenta, ale ja będę sobie te krzesła, tam krzesło czy krzesła, zabierać na balkon w momencie, kiedy będę chciała sobie tam posiedzieć. W pozostałych przypadkach po prostu wniosę do domu to krzesło i położę tam, gdzie teraz leży. To będą moje strefy i jeszcze chcę kupić jakieś lampki na balkon. Mamy w ogóle na balkonie światło, więc to jest super, bo można sobie zaświecić światło, ale jeszcze się zastanawiam nad jakimiś lampkami, ale to pochodzimy po sklepach i zobaczymy co, bo kiedyś były super w IKEA. One się zniszczyły, bo nie zdjęłam ich na zimę. Więc potrzebuję po prostu nowych. Nie ma już ich w IKEA. Nie wiem, przestali je sprzedawać, nie wiem o co chodzi. Czasami jest tak, że IKEA ma produkcję, a potem ich nie ma nagle. Przejdę się po jakichś, wiecie, Pepco, Action, Deals i tak dalej i zobaczymy, czy coś takiego znajdziemy. Mam nadzieję, że tak, bo bardzo mi się te lampki podobały. One były solarne i miały taki patyk i one się po prostu ładowały. To było super, bo nie trzeba było do nich żadnych baterii, żadnego kontaktu. Przejdę się i zobaczymy, a na razie sobie chyba to zamówię. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego mam nad wargami takie zaczerwienienia, bawiłam się wczoraj plastrami do depilacji twarzy. Niepotrzebnie, bo wcale nie widać mi tutaj. Ubrudziłam sobie, że widać mi moje tutaj włosy, a ich nie było widać za bardzo. No i teraz chodzę z tymi konsekwencjami na twarzy. Domo zrobił mi kawkę, więc wypiję i potem idziemy robić truskawki w czekoladzie. Robimy teraz truskawki w czekoladzie. Jezu, one tak pachną. Kurczę, jest koniec marca. To są truskawki z Biedronki. One pachną, jakby był czerwiec. Ledwo się powstrzymuję, żeby teraz nie wziąć i tak nie ugryźć. No, mogą, one nie są umyte, ale... O, wow. Mnie ciary przechodzą absolutnie. Kocham truskawki, to są moje ulubione owoce. W czerwcu będę pochłaniać kilogramy. Dieta truskawkowa. Zrobię Wam foodbook truskawkowy. Zrobię to. Cały dzień będę jadła tylko truskawki.
Niestety rozwaliłam sobie czekoladę. Dodałam do gorącej czekolady trochę mleka, bo chciałam ją troszkę rozrzedzić i ona się, nie wiem, tak zważyło się to mleko, ale mam teraz taką ciapę i nie jestem w stanie tego uratować, a nie mam więcej czekolady. I nie wiem co teraz. W tej sytuacji zjemy sobie truskawki, ale później te same po prostu i do tego mam jeszcze lodzika wegańskiego, więc to będzie mój deser. Ja ogólnie bardzo lubię gotować i uważam, że umiem zrobić bardzo dobre jedzenie, ale ja kompletnie nie znam takich kulinarnych podstaw. Nie umiem na przykład zrobić dobrego ciasta drożdżowego, bo jest to bardzo dla mnie skomplikowane. Cały ten proces, nawet jak podążam za przepisem w internecie, ale już wymyślić jakąś marynatę do tofu czy do buczniaków, to już mi to wychodzi bardzo dobrze, bo wiecie, to mieszam parę składników, co mi przyjdzie do głowy i to jest gotowe. Nie muszę się trzymać temperatury, czasu, proporcji. Pełna dowolność i ja się czuję tak najlepiej w kuchni. Tutaj widzicie z czekoladą. Zobaczyłam, że ona jest za gęsta. Dodałam trochę mleka. Chciałam ją rozrzedzić, tak jak rozrzedzam sobie, nie wiem, ciasto na naleśniki, marynatę do tofu, no ale niestety gorące, nie wlewamy zimnego do ciepłego, bo staną się dziwne rzeczy, więc polecam tego nie robić. No. Także takie podstawy u mnie bardzo kuleją, ale dla mnie to nie jest żaden problem, bo ja chcę, żeby gotowanie dla mnie było fanem, nie chcę zostać zawodową kucharką, dlatego często zobaczycie u mnie, że na przykład jak robię pizzę, to kładę najpierw składniki, a potem ser, a nie odwrotnie, bo już dostałam kiedyś już taki komentarz, że nie tak się robi pizzę, powinnam się nauczyć robić pizzę, ale wiecie, no kurde, co jest fan. Ja gotuję dla siebie, nie dla jakichś ludzi w knajpie, czy dla jakichś tych, co rozdają Michelin'y. Ja robię to wyłącznie dla siebie i mi to ma sprawiać fan i spoko, no stało się z tą czekoladą. Pewnie popełniłam największy kulinarny błąd na świecie, ale wywalone. Zjem sobie truskawki same i będę i tak szczęśliwa. Będziemy teraz robić fajne pićko. Mam piwko bezalkoholowe, mam tutaj truskawki mrożone, bo nie ma możliwości, żebym w ogóle wykorzystała do takiego czegoś świeże truskawki. Świeże truskawki muszą być jedzone po prostu tak. Do picia mi ich szkoda, więc zrobimy sobie na mrożonych. Zrobimy sobie po prostu takiego drineczka z truskawkami, troszkę dam słodzika. Nie będę dawać słodzika, bo to jest słodkie. Dam troszeczkę soku z cytryny, zblendujemy, dolejemy piwko, wymieszamy i będzie drineczek. Do tego truskaweczki, do tego magnum wegańskie. Idziemy na balkon testować, czy będzie mi się fajnie siedziało. Muszę poczekać, aż ta piana opadnie. Pięknie jest. Będę teraz spisywać przepisy z zeszytów do Asany, bo sobie założyłam. To jest taka stronka, gdzie możecie sobie organizować pracę i zadania. I będę dodawać opisy, żeby w końcu ruszyć z dodawaniem rolek. Nie udało się zamówić tego stolika do domu, bo niestety chciałabym zapłacić za kuriera, który kosztowałby ponad 100 zł, bo musieliby mi to przywieźć tym ikeowskim wielkim samochodem. Kurde, to przecież będzie małe. I w tygodniu pojedziemy to kupić i jeszcze sobie kupię tu takie dwie szklanki na deserki jakieś i owsianki nocne i takie cztery poduszki i wszystko wam pokażę później, jak to będzie wyglądać na balkonie. Idziemy robić obiad. Dzisiejszy obiad zacznę od obrania ziemniaków. Jakie dziwne kształty te ziemniaki mają. To jest coś takiego właśnie widzę w tym ziemniaku. Starą mordę gadającą. Dziwne te ziemniaki. Ziemniaki już są na kuchence, a ja tutaj mam cztery boczniaki, takie mniejsze, większe, które trochę spłaszczą i będziemy je panierować w płatkach kukurydzianych. Najpierw tak o, tutaj na desce posypuję przyprawą do kurczaka. Wcieram, jak w mięso się wciera. Z jej strony to samo. I robimy teraz w jednej miseczce płatki kukurydziane, pokruszone. Troszkę mąki, troszkę przyprawy i troszkę mleka roślinnego. I tutaj powiem wam, że robię to na oko, bo mam tylko cztery boczniaki. Nie wiem, jak mam to wymierzyć. To musi być po prostu troszkę gęstsze ciasto naleśnikowe i ja dodaję też tę przyprawę, by było jeszcze bardziej aromatyczne i mleczko. Na oko i już widzę, że jest, że za dużo mleka. Panierujemy te cztery boczniaczki. Tutaj pyk na chwilkę, żeby się obtoczyło. Idziemy tu i obtaczamy. Usmażymy sobie te cztery boczniaki na oleju później. Widzę, że wzięłam po pierwsze za małą miskę, po drugie musimy dosypać więcej kukurydzianych. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam do mizerki dodawać rzodkiewkę. Robimy jeszcze surówkę i do tego jedno jabłko. I do tego kilka liści kapusty pekińskiej, tylko muszę ją umyć i poszatkować drobno.
do tych boczniaków jeszcze będzie jeden taki sznycel. Myślałam, żeby dwa wziąć, ale wezmę nam po pół plus boczniaki, bo chcę też zjeść pyszną kolację, więc żebyśmy się nie napchali tymi warzywami za bardzo i tym wszystkim. Na razie będzie pół, najwyżej jeszcze jakieś przekąski zjemy. Do ziemniaczków standardowo sól i troszkę tego masełka i rozgniatamy. W razie to się prezentuje fantastycznie. Jak to pachnie w ogóle. Pyszna ta kokosowa śmietanka do mizerki. Potwierdzam, znaczy zatwierdzam. Mizerka i ten kotlet. Ja w Lidlu go kupiłam, gdzie sobie, bo jest przepyszny. Zrobiłam sobie kawkę tą z taką pianką na Alpronie mleku i będę sobie sączyć i już tutaj siedzieć i działać, bo na balkonie już się zrobiło dosyć zimno. Ja jeszcze mam zimną kawkę. Niestety na razie wiosna trwa tylko chwilę i już zrobiło się zimno, więc zamykamy okno, już na balkon nie pójdziemy. Mam bardzo wysuszone ręce ostatnio, kurczę jak wszystko, ta moja skóra jest wysuszona. Zrobimy sobie później wielkie nawilżanie. Domo teraz chodzi na bieżnię, zobaczymy czy mu się spodoba. Będę teraz robić kolacyjkę. Teraz wam pokażę, co pysznego będę robić. Jeść, to będzie takie dobre. Będziemy robić na kolację bagietki pieczone z pomidorkami, fior i fasolka szparagowa i do tego bułka tarta. I do tego kotlecik, to będzie dobre. Będziemy jeść tego sznycla drugiego i jednego takiego mrożonego burgera. Batata i z marchewki. I zrobię go na patelni, a drugiego sobie kiedy indziej przetestujemy z piekarnika i zobaczymy, który będzie lepszy. Pewnie zrobię tego drugiego w burgerze. Kawałki bagietek będę zapiekać chwilkę w piekarniku. Zamiast kalafiora będzie mrożony bułk, bo miałam otwarty i mam tutaj 400 gramów mrożonych warzyw na dwie osoby. Wrzucam do wody. Mam tutaj dwa pomidorki malinowe, bardzo drobno posiekane. Dodaję troszkę oleju. Do tego będą przyprawy, sól, pieprz i zioła prowansalskie. Sól zostawiam, bo jeszcze mi się przyda później. Do tego wbijamy jeden duży ząbek czosnku. Mieszamy. To jest to, co położę na górę tych bagietek. Teraz kupiłam malinowe pomidory 25 zł za kilogram i zapłaciłam za 4 malutkie pomidory 12 zł. Ale ten smak jest czasami tego wart i jak kupujecie pomidory malinowe, to koniecznie w Lidlu, bo mają najsmaczniejsze. I to jest moja kolacja. Fasolka Bobby, bagieteczki, a tutaj jest ten kotlet kurczakowo-sznycalowy. Tutaj ten z marchewką i z batatem, zaraz sobie spróbujemy. Mamy to, czekałam na tę kolację. Testujemy sobie wszystkie pojedyncze składniki. Bagietka z pomidorami. Kocham to. Ten kotlecik z obiadu wiadomo, że pyszny. Sprawdźmy ten z batatem i z marchewką. Fajny, taki warzywny. Zalatuje mi mega veggie burgerem z McDonalda. Brakuje groszku, ale generalnie powiedziałabym, że to smakuje jak to wnętrze burgera bardzo podobnie. Tego drugiego kotleta zrobimy w burgerze i sprawdzimy, czy będzie dobrze smakować. A ja teraz idę zajadać, bo jest takie dobre.